Witajcie w kolejnym vlogu z leżenia pod drzewem. A tak na poważnie, kilka informacji z bieżącego czasu, czyli cięcie. Jestem tutaj na tym polu, to najczęściej na nim nagrywam. Jest najwygodniejsze do nagrywania, bo jest długie. Fakt, że tylko dwa rządeczki całe, ale nie ma dużo kręcenia i dlatego na nim najczęściej nagrywam. Na nim się najlepiej nagrywa. Idziemy sobie teraz tutaj przez lobo. Obcięte już. Obcięte już jest prawie że 3 czwarte tego. Tutaj jeszcze zostało tam kawałek, zaraz tam przejdziemy pod górkę. A tak to już obcięte. Wczoraj mi trochę tata i wujek pomogli. I wcześniej też z tatą ciąłem, to w tym roku poszło szybciej niż zwykle. Później jeszcze gałęzie trzeba będzie pograbić, pospychać. I tyle, no i tyle. Wiosna się robi, dzisiaj jest, który dzisiaj jest? 9, 9 luty. A słoneczko takie, że jakby miało być już na wiosnę, jak pod Wielkanoc podchodzi. A tu jeszcze nawet tu z tego czwartku nie było. Aśka ze mną oczywiście jest, pomocnik, pokaż się, Tośka. O, jest mój pomocnik. I cóż, tutaj wczoraj zrobiliśmy kawałek już. No i tam jeden dalej szedł, bo to za długo się zejdzie, za długo was będę męczył tym. I jeszcze tam kawalątek został na górkę, to myślę, że 2 dni obetnę. I można będzie się wziąć za ślęzę wreszcie, jak już będzie obcięte. Ślęza jest cała rozebrana, aktualnie leży w częściach. To co ma być jeszcze do piaskowania, trzeba po zawieźć do piaskowania. I cóż, trzeba będzie później malować i składać. Oczywiście jakiś tam filmik z tego powinienem zrobić, z malowania. Czy tam z czego. A taki osobny film cały z remontu tej ślęzy też będzie. Krok po kroku, jak to było, co było robione. Piękna jest pogoda. Wczoraj też taka była, że samo słoneczko, żadnej chmurki. Też miło się robiło. Na jutro zapowiadają brzydką pogodę i ciekawe, jak to będzie szło, to cięcie. Trochę jeszcze, dobra jest taka pogoda, ale trochę jeszcze nie jest za wcześnie. No a co mi zostało? Tutaj odtąd, to jak leży, odtąd aż do górki. 2 dni powinienem się wyrobić sam, jak będzie ładna pogoda, nie? No dobrze mówię. Ja tutaj sobie wyszedłem, dzisiaj niedziela, jest trochę przejść się, łapać tego słoneczka, nieładnej pogody. Zaraz tutaj zrobimy full wypas. Na zimnej ziemi nie będziemy się kłaść, tu się położymy na drabince. O! O! Teraz to tak. Co, Tośka, chciałaś? Co chciałaś tutaj? O! I gdyby mi nikt nie mówił, że ja nie leżę na ziemi, to sobie leżę na stojaczku. O! Elegancko. Można niebo podziwiać i drzewo i słup z drutami, jeden z dwóch co na tym polu są. Teraz to tak, no i co, no i co, no i ja nie wiem co. A już wiem co. Na jesieni nie pryskałem na chwasty. To z takim przekonaniem dużo ludzi pryskało. Tu drzeżko miałem sadzone świeżutkie. To przyszły, zeżarły. I już jest po drzewku. Nie wiem, co się. Jeszcze raz się tam przejdziemy. Nie wiem, co tu zrobić. Jak będą sadzone i drzewka.
na tym, co uprawiałem na jesieni, bo tutaj niedaleko jest łąka zaraz. Jak się kończy to pole, to jest łąka, jest rzeka i przyłazi zwierzyna. Chociaż teraz tam sąsiad trochę odgrodził, więc może nie będzie tyle przychodziło. No ale zaraz to będzie poobgryzane. Się zastanawiam, czy to lepiej pomalować. Doradźcie tam w komentarzach, czy to lepiej pomalować te młode drzewka wsadzone, czy założyć im osłonki. Nie mam pojęcia. Kiedyś z tego co wiem, to tutaj jak sadzili, to były kiedyś osłonki chyba i chyba też było kiedyś malowane, ale nie wiem co lepsze. Nie wiem co lepsze, czy pomalować, czy założyć osłonki. Nie mam pojęcia, bo to jest nieogrodzone. To wszystko będzie tutaj łaziło. Cała zwierzyna. No, raptem to jest taki kawalątek. Kawałeczek jest tutaj. Uprawione tam jeszcze za tymi tam dwoma, co widać w oddali, w tym rządeczku. I jeszcze jest w tym drugim rządku obok. Też tam było parę wyrwanych, chyba z 10. Mi się tak wydaje, że ze 70 tych drzewek to tu wejdzie. Może to nie jest tak dużo, ale jednak coś. Poprawi się tu ładnie na wiosnę. I tyle. Się wsadzi tylko. Tylko właśnie, o tutaj takie też przerwy. Co powylatywało, to bo wyrywane było i też trzeba się dosadzić tylko. Nie wiem jeszcze, czy to malować naprawdę. Nie mam pojęcia, czy to malować, czy to nie malować. No, to jest właśnie najgorsze, jak to ci zostają te patyki. Później trzeba zdejmować. A nieraz się nie wszystko zauważy. A wracając do tego, co tam wcześniej miałem, zacząłem mówić. Się ładnie trawka zieleni pod drzewkami, a nie pryskałem na chwasty na zimę z tego względu, że tutaj jest osłonka. Chyba te osłonki założę. Pomalować też można, ale czy to działa? Nie zawsze chyba. Dużo ludzi pryskało na jesieni, na chwasty. Ja nie pryskałem z tego względu i też nie kosiłem trawy. Miałem kosić, ale chociaż nie jest jeszcze taka duża, nie była duża. Z tego prostego względu, że mróz. Domyślałem się, że nie będzie śniegu, no. Był, no przepraszam, jeden dzień, nawet nie cały, był śnieg i tyle. A jak nie ma śniegu, wiadomo, nie ma tej okrywy. Jak będzie mróz, to żeby nie przemarzły korzenie. Bo wiadomo, że się stanie później. Jak przemarzną korzenie, to już można sobie dać spokój. I dlatego też nie pryskałem. A zabieg ten tak planuję zrobić, zanim zacznie kwitnąć wszystko. No bo to jeszcze ze szkoły pamiętam, że jak się pryskało na chwasty, to nie wiem, czy ja to dobrze powiem, ale chyba tak było. Jak się opryska na chwasty, to wegetacja wstrzymuje się, czy spowalnia się. Spowalnia się. Żywo jest jakby opóźnione w swojej wegetacji 2 tygodnie. Jak się opryska. Może nie mam racji, ale coś mi się takiego kojarzy ze szkoły jeszcze. Dlatego też nie pryskam na jesieni, a opryskam sobie na wiosnę. Zanim to wszystko ruszy. Tak myślę, jak chyba tak w zeszłym roku nawet robiłem, że chyba pierwsze dwa opryski normalne na drzewka, a potem było chyba na zielsko. Na zielsko. I tak też zrobimy. A czym będę pryskał? Orkanem. Powiem wam, że kiedyś też mieszałem Mirandap z Chwastoksem. Teraz ten Ramdat, nie wiem czy oni wycofali, czy nie, już któryś rok temu używam. Kiedyś tym klinikiem chyba pryskałem. A ostatnimi czasy przerzuciłem się na orkan. W miarę ten orkan tak wszystko wypala, zresztą no widać. Widać jak to jest tutaj zrobione. No to
nie ma jakichś tam wielkich chaszczy, czyli w miarę takie te moje chwasty, co u mnie występują w sadzie, w miarę to łapie. Więc będzie dawany orkan. Jeszcze gdzieś tutaj chodzę, szukam, bo Tośka, któregoś dnia chcieliśmy, gdzieś znalazła jej poroże, takie małe różki. Sarnie, czy to jelenia. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu zostawiła. Nawet nie wiem, czy teraz ich nie znalazła. O, znalazła i wzięła w zęby. Pokaż rogi. Tośka, pokaż rogi. Pokaż rogi. Pokaż, już idę tam do ciebie. Pokaż rogi. Masz te rogi. Pokaż. Pokaż rogi. Pokaż rogi. O. Jakie rogi? Pokaż, zaraz ci oddam. No nie bój. Jakie poroże. Proszę bardzo. Masz. Będzie się cięcie kończyć, jak nigdy nie zakopiesz, to zabierzemy jako trofeum znalezione na cięciu. zostawiła. Ja one sobie tu leżą. Co tutaj? Drzewo? Tutaj traje, będę fajnie, że to tu leży. Niech sobie leży. I już tu więcej. Powiedziałem, co wiedziałem. Pierwszy oprysk, wiadomo, miedziany na drzewka będzie. Już nie mogę doczekać, jak ślęzówna będzie po remoncie. Jak to będzie wszystko wyglądało. O. Ale będzie dobrze. Z pewna będzie dobrze. Będzie lepiej niż było. Będzie odnowione. Mam jeszcze taką chęć, żeby pomalować, przy okazji jak już będę malował, pomalować i 30. Niebie jest ładna jeszcze, ale tak lubotniki. Jane były przednie, bo tam podpryskiwało. Tu z tyłu stylnie błotniki podrapane, maska tylko ładna taka jest. Ale tak myślę, jak będę miał już farbę, bo ten malował na czerwone ślęce, to dlaczego nie? Kolega mi polecił. Gadałem z kolegą, co też swoją ślęcę odnawiał, odmalowywał. I tak samo robił, że traktor też malował. Mówił, jak to się nazywało, Autorenolan? Autorenolan chyba. Przy okazji Marcin pozdrawiam. Autorenolan. Daj do tego jeszcze utwardzacza przed tym podkład. To i traktor nie będzie narzekał na to. Także tak, tak by było. No to cóż, dochodzę do końca pala. To tyle z tych nowości moich. Zaraz mi bateria padnie w telefonie. No tak na szybkości ten vlog, na spontanie. No, dochodzimy do końca pola już. Także cóż, będziemy się widzieć na filmach niedługo. Może coś jeszcze z cięcia nagram. Zobaczymy, jaka to będzie pogoda. A tymczasem do zobaczenia wszystkim. Cześć!